46 kierowców zatrzymali policjanci na drogach regionu w ramach dzisiejszej akcji Trzeźwy Poranek. Wśród jadących na podwójnym gazie był m.in. kierowca autobusu kursowego, który wydmuchał ponad 0,5 promila alkoholu. W tym przypadku być może udało się zapobiec tragedii, jednak chwilę później na ulicy Krakowskiej w Rzeszowie inny pijany kierowca spowodował wypadek, w którym rannych zostały dwie osoby, w tym 6-letni chłopiec. Podczas trzeźwego poranka policjanci skontrolowali ponad 17 tysięcy kierowców. Prawie 50 jechało po alkoholu. W tej grupie znalazł się m.in. zatrzymany w Rzeszowie na ulicy Dębickiej kierowca autobusu kursowego. Kierował autobusem, wiózł pasażerów, pomimo tego, że spożywał wcześniej alkohol. Wynik badania kierowcy okazał się, że ma powyżej 0,5 promila, czyli będzie odpowiadał za przestępstwo. Na miejsce przyjechał inny kierowca, który przejął autobus, trzeźwy kierowca, pasażerowie pojechali dalej. Po porannej kontroli trzeźwości 36 kierowców straciło prawa jazdy. Policjanci wykorzystali tzw. alkobloły, które pozwalają wstępnie sprawdzić trzeźwość u wielu kierujących. Samo badanie trwa zaledwie kilka sekund. Bywa jednak, że urządzenie wyczuje alkohol, mimo że kierowca jest trzeźwy i potrzebne jest badanie alkomatem, który wskaże dokładną zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Tak było w tym przypadku. Urządzenia są bardzo czułe, no w tym przypadku prawdopodobnie urządzenie zadziałało na składnik, który zawiera się w spryskiwaczu do szyb samochodowych. Spryskiwacze również są produkowane na bazie alkoholu, więc w tym przypadku okazało się, że kierowca był trzeźwy. Jak przekonuje policja, im więcej kontroli, tym większa szansa, że pijany kierowca zostanie zatrzymany, zanim dojdzie do wypadku. Liczą na to także ci kierowcy, którzy bezpieczeństwo i odpowiedzialność stawiają na pierwszym miejscu. Myślę, że tak, tylko że nie robić takiego zatoru, jak w tej chwili się robi. Każdy się śpieszy rano. Popieram. Dlaczego? No bo trzeźwość daje bezpieczeństwo na drogach. Oczywiście, jak najbardziej, popieramy za. Dlaczego? No bo jest zawsze, wie pani, no... W weekendzie może być różnie. Tak, różnie, a kierowcy po weekendach. Także popieramy to. Także bardzo, bo takie akcje są potrzebne. Bo wciąż nie brak tych na podwójnym gazie. Od początku roku policjanci zatrzymali ponad 1300 pijanych kierowców.